świadków, ex-świadków Jehowy, którzy wyślą od was, bo wiadomo, zdradzili Jehowę i mają Pana Jezusa. Teraz już tam na zebraniu nie usłyszy się słowo Jehowa, firma Jehowa amerykańska. No i mają Pana Jezusa, czyli Pana Diabła, bo Pan to jest grecki bożek, grecki, z numerologii kopyta jako kozioł, nie? A my głosimy Emanuela, Izajasza 7,14, Mateusz 7,23, Dzieje Apostolskie 4, rozdział 10-12, tylko w imię Emanuel, czyli Jezus. Jezus dała mu, bo anioł mówi, daj mu Jezus, bo jak dasz mu Emanuel, to od razu Herod go załatwi, do 2 lat dzieci tak wybijał Herod, nie? Król Herod. Także Chrystus nigdy nie był Panem, bo pierwszym królem Izraelu był Saul, później Dawid, Salomon i chcieli mieć króla i dostali króla tego prawdziwego, sprawiedliwego, jedynego świętego. Objawienie 15:4, ty jedynie jesteś święty. Święty to jest Chrystus, doskonały, nieśmiertelny, a teraz tą świętość ukradli i podszywają się jak anioł światłości, którzy udaje sprawiedliwego. Także świadkowie Jehowy mają udawaną pokorę, mają owoce ducha, ale prawdy nie chcą przyjąć, bo z Jezusa robią se anioła, a Jehowa, że jest królem, i wszystkie tytuły mu właśnie odbierają Jezusowi, i świadkowie Jehowy tam się zgorszyli, może na krwi, może na czymś innym, nie wiem, ale zrobili też sektę takich odstępców, że z 50 tysięcy chyba wykluczonych w Polsce świadków Jehowy, no ale też po innych pieniądzach są. I tam nawet spotkaliśmy się z agresją fizycznym, przemocą. Także my nie stawiamy oporu złemu, ale mamy jedną nadzieję dla wszystkich. Jana 10:16 jest jeden pasterz. No i Efezjan 4:4 jedna nadzieja. Także nowe miasto Jeruzalem jest na ziemi już. Objawienie 21:2, bo wstąpiło na ziemię. Jest 12 bram, żeby wejść do tego miasta, bo Ameryka zabrała sobie te najlepsze miejsca ze 144 tysięcy, jak faryzeusze, ale oni Aby nie wysłać wejdą. wiadomość, rozłącz się. Jeżeli chcesz poznać. Także Ameryka nie wejdzie, bo Ameryka, jak faryzeusze, po prostu zabrali sobie władzę i mają faryzejską władzę. Ale w Łukasza 10 rozdział, pierwszy werset, pisali 70 uczniów, a powinno być 72. Bo jak się doda 72 i 72 wychodzi 144 i Izajasza 60 rozdział 22 z 1 000. Bo no, cyfry bardzo ważne są, bo rok nie ma 10 miesięcy, tylko 12. Było 12 zwiadowców, 12 apostołów, 12. Józef miał 12 braci, znaczy Jakub miał 12 braci. No i to jest bardzo. Synów. Jakub miał 12 synów, dobrze, bo Józef miał 11 braci. I jeden z 12 był tak. Także świadkowie, jak przekomujecie jako organizacja, nie fałszywych proroków z Ameryki, Mateusz 7,15, objawienie 20, 10 werset, będziecie wrzuceni żywcem do jeziora ognia, jak Judasz, który był na wyciągnięcie ręki przy jednym prawdziwym nauczycielu, Mateusz 23,8, Chrystusie, to słowo Chrystus wyrzuciliście ze swojej, no, przykładu Nowego Świata i srebrzanki, to Chrystus jest tym prawdziwym, co teraz właśnie zobaczycie go, Mateusz 5:8 w sumieniach, Mateusz 5:22, i to jest piekło sumienie, które Judasz wolał się odebrać i po prostu odebrał sobie życie. Dlatego objawienie 9:6-21, takie czasy idą, chyba że przyjmiecie prawdę dla Chrystusa, o Chrystusie, i będziecie służyć Chrystusowi, bo my nie służymy. Nie mamy nic od naszej służby Królestwa, tak jak wy macie wszystko od Jehowy macie, to my nie mamy. To jest wszystko, co my głosimy, to jest Chrystusowe. I świadkowie, wy należycie do Chrystusa, Dzieje Apostolskie 1:8, nie do nas. Macie współpracować z nami, iść ramię w ramię dla Chrystusa, jednego nauczyciela, jednego pasterza, jednego ojca. Jana 14, 17 do 20. Bo my mamy ojca, tym ojcem jest Chrystus, Król Emanuel w niebie, a wy macie Jehowę. To jest jeden z fałszywych bogów. Tak, 2 Koryntian 6 rozdział 14 do 18. Co ma wspólnego właśnie Jehowa, Chrystus z Jehową? Kiedyś z Baliarem, nie? Bo apostoł Paweł znał tylko Chrystusa, Jehowy nie znał. Ale żeście go wrobili, Rzymian 10:13, że kto wzywa imię Jehowy. Przecież apostoł Paweł go nie wzywał. Wszedł do Damaszku, Dzieje Apostolskie 9:5 do 20 i to był Jezus rozmawiał, nie z Jehową, tylko z Jezusem. W waszym przykładzie napisali z Jezus, że to jest Jezus. Także tak wam pokłamali te przekłady, że wy już właśnie nie chcecie mieć żadnego przekładu, tylko macie zasady i jak ktoś coś powie na firmę Jehowa, to go wyrzucacie, ostracy, czyli mordujecie się nawzajem. Tych, co myślą, jak Eliasz miał uczucia normalne, tak jak my. Apostoł Paweł też o uczuciach napisał, jak był prześladowany od fałszywych braci.
Także nie osądzajcie się, bo Chrystus czczeka na was jako baranek. Objawienie 14 rozdział, stoi na górze Syjon, jest w Słowie Bożym. 4:5 idzie za barankiem, nie za kobietą Jehową, bo Jehowa jest kobietą. Na końcu samogłoska A. To jest firma Jehowa. No i dlatego współczuję mi wam i chcę mi, żebyście byli owce, co zginęły z domu Izraela, jako anioły bezczasa do Sodomy Gomory, a demokracja demony i wyganiamy z was kłamliwe nauki, Mateusz 10:8, i skrzeszamy was, objawienie 20 rozdział, 6 werset, bo Chrystus przyszedł w czasie, prawdzie, miłości i przez swoich uczniów. Jest on Bogiem, Ojcem dla rodzaju ludzkiego. Baranek do naśladowania, który był doskonały i złożył swoje ciało i dał wzór, jak naśladować. Nie był nigdy pośrednikiem, tylko dał wzór doskonały. 1 Piotra 2 rozdział 27-25 zostawił nam wzór do naśladowania. A pośrednikiem, jak chcecie, to może być Duch Prawdy, Jana 14-17, którego nie chcecie słuchać, bo się boicie, bo macie po katolicku tam Ducha Świętego. Wy nie macie, nawet żadnego ducha nie macie, bo jesteście widzialną organizacją fałszywych proroków. 2 Koryntian 5:7. Nie chodzicie dzięki wierze, tylko dzięki widzialnej organizacji. Nie macie wiary. Hebrajczyków 11 rozdział od 1 do 40. Jak Abraham miał wiarę i czekał na syna Izaaka. Także nie jesteście prawdziwą religią, bo nie ma religii w Słowie Bożym, tylko wiara. Efezjan 4:5. Także religię wam wpisali nawet, a te religie to są nakazy, tradycje, obrzędy. To są te ludzkie, faryzejskie, obłudne. Tradycja ojców, religia. Duch prowadzi prawdy. I to dzisiaj Duch mówi do was przez Bogdana, Urszulkę i Zbyszka, trzech świadków Chrystusa, Dzieje Apostolskie 1:8. I chcemy wam błogosławić, byście się wybudzili ze śmierci, kłamstwa diabła Jehowy. Efezjan 5:14. Obudź się, który śpisz, powstań z martwych, bo jesteście martwi dla Chrystusa i zajaśnij wam Chrystus. Efezjan 4:20-24. Prawda jest tylko w Chrystusie, w tym, co apostoł Paweł się nawrócił, Piotr, Jakub, Andrzej, Mateusz. To byli apostołowie przy stole przymierze, zawarli, czyli umowę z Chrystusem, Chrystus z nimi i Chrystus przyszedł. Objawienie 21 rozdział 12 werset. I ja też zawarłem umowę z Chrystusem, Chrystus ze mną. Mateusz 26 od 28-29. I ja piłem wino, spożywałem i miałem te nogi przez siódmego anioła. Objawienie 10:7, objawienie 11:15, objawienie 16:17, objawienie 27:9. I on mi błogosławił, a teraz ja przesyłam błogosławieństwo od Ojca z nieba, Emanuela, dla was. Mateusz 24:31. Byście byli aniołami wybranymi. Jana 15:16-27. Błogosławieni. Błogosławimy.